I tak to się stało, że moja żona jest matuszką uniczką na Łotwie. Czyli to cała para taka doświadczenia i się to w szkolenie młodzieży łotewskiej? Ja jeszcze sobie gram w koszykówkę, jeszcze będę miał. Oczywiście parę uwag tutaj synowi przekażę przed meczem po meczu. Żona natomiast zajmuje się staramy się sprzedać nasze doświadczenia, nie tylko naszym dzieciom. Jak pan obserwuje właśnie ten turniej tutaj dla tych zawodników 12-latków, gdzie się bierze te zespoły z Polski i z zagranicy? Ja mogę to powiedzieć tutaj jednym zdaniem. Świetna sprawa. Dla tych chłopaków jest to w tym wieku jest to coś, czego my nie mogliśmy nigdy doścignąć. Powiem szczerze, że no, tak jak wcześniej wspomniałem, od paru lat mieszkam na Łotwie i kompletnie nie wiem, jak to jest. Przed chwilą mieliśmy wywiad z panem Chlebowickim, wielokrotnym reprezentantem Polski. Ja jeszcze na turnieju postaram się porozmawiać z panem Chlebowickim, jak będzie więcej czasu, a udzielę wywiadu dla telewizji Białystok. Słyszeliście państwo jego spostrzeżenia, uwagi. A wy panowie, jak jest wywiad, to nie puszczamy muzyki, ok? Uśmiechy. Przejdzie wam w następnym meczu, jak go wygracie. Jeszcze przede mną nenufarki z Ełku. No, szału tutaj nie robicie na razie. W lidze małej Żubrów, co ja mam koszulkę, wszystko wygrywacie. Inna półka. Inna półka. Ale dacie rady jeszcze, nie? Statystyki. Kto się najbardziej tam w tych statystykach wyróżnił? Zibi. Błażej? Tak, 18. Gdzie to jest Błażej? Niby ja 9. Błażej, ty taki dobry mecz miałeś? Ja jestem. Ja myślę, że będzie coraz to lepiej. Pierwsza porażka, teraz minimalne zwycięstwo, następne już będzie chyba większe zwycięstwo. Damy radę? Damy.